Ulubieniec redakcji, Marian Ziłkowski, po ważeniu przed FEN21. Fajny pies, naprawdę fajny pies. Przyjechał, widziałem, coli, jedna z moich ulubionych ras, także jak się wabi w ogóle, świetne naprawdę. Tego sprostowanie, że prawie coli, bo mini. To jest, no tak, owczarek szotlandzki, tak można powiedzieć. Profesjonalnie. Tak, Yuki, wabi się Yuki. Jesteś fanem, rozumiem, futrzaków. No kurde, lubię zwierzęta, bo nawet bym powiedział, że mam większe serce do zwierząt niż do ludzi. Coś w tym jest, mam podobnie. Patryk Nowak, z którym zmierzysz się na gali FEN21. Zastanawiam się tak jakby względem ostatniego pojedynku, czy stylistycznie właśnie to jest rywal, który tobie właśnie bardziej pasuje ze względu na jego styl chwytany. Nie wiem właśnie jak to skonfrontować z ostatnim pojedynkiem, bo też tak się wydawało, a wyszło inaczej. No tak, no Mateusz bardzo dobry parterowiec, a jeszcze dołączył do tego bardzo dobrą stójkę, więc tutaj się wszystko skomplikowało. Patryk, tak jak mówisz, dobry zapaśnik, raczej właśnie chwytacz, ale myślę, że to jest moja płaszczyzna, że no nawet Mateusz, który jest świetny w tej płaszczyźnie, nie mógł za bardzo nic mi zrobić i myślę, że tym bardziej Patryk nie będzie w stanie, przynajmniej mam taką nadzieję. No. Nigdy to nie wiadomo, jak to wychodzi w praniu, ale no, zakładam, że w parterze nie będzie ode mnie lepszy. A w stójce, kurde, no w stójce tak czy inaczej, ja jestem dobrym stójkowiczem i myślę, że tam to się wszystko rozstrzygnie. Szybki powrót właśnie po ostatnim pojedynku, po FEN20. To był twój pomysł, żeby tak szybko wrócić? Tak, mój. W sobotę była walka, w niedzielę to przetrawiałem, że tak powiem, a w poniedziałek zadzwoniłem do Pawła Jóźwiaka i no, wszystko wyszło z myśli, że tu nie ma co czekać. Nie byłem rozbity, nic mi nie było praktycznie, a ta porażka tak była dosyć dotkliwa i czułem, że no, jedynym lekarstwem jest na to kolejny pojedynek i zwycięstwo. A ile razy oglądałeś pojedynek z Mateuszem? No tak, z pięć razy oglądałem i tak starałem się przeanalizować, co dokładnie się stało, że, no, że w tej czwartej rundzie zabrakło mi trochę prądu. I no właśnie, w takim razie do jakiego wniosku doszedłeś? Do tego, że ja mogłem na pewno ze swojej strony lepiej kondycyjnie stać w tej walce. Choć i tak nie było najgorzej, to była czwarta runda, też ta walka była dosyć taka dla mnie ciężka, bo dużo było wymian takich zapaśniczych, co zawsze jest dla mnie trochę, no, można powiedzieć, męczące. Ale no na pewno to, że wniosek był taki, że kurde, że Mateusz był naprawdę fenomenalnie przygotowany i to było niesamowite, że on w czwartej rundzie dalej ogólnie mówił, że był bardzo zmęczony, że tam zastanawiał się, czy wychodzić dalej do kolejnej rundy, ale tak czy inaczej wyszedł do tej rundy i robił swoje w świetnym tempie, więc na pewno, tak kurde, mam trochę problem z tym pojedynkiem, bo wydaje mi się, że to, czego nie zrobiłem, nie do końca zależało ode mnie, że po prostu trafiłem na mocnego gościa i kurczę, miałem też trochę pecha w tym pojedynku, tam trafiłem go kolanem z wyskoku, nie weszło to czysto, w ogóle Mateusz miał bardzo porozbijaną twarz, a żaden ten cios tak naprawdę jakoś go, tam był jeden knockdown w drugiej rundzie, gdzie upadł, ale zaraz szybko wstał, że po prostu te ciosy, które wchodziły, zabrakło, żeby go jakoś bardziej, można powiedzieć, stłamsiły i no trochę pecha miałem, mogłem na pewno sam jeszcze coś dodać do przygotowań, no i Mateusz był bardzo mocny. To twoim celem jakby teraz w organizacji FEN jest co, skoro dwukrotnie nie udało się zdobyć pasa? Wracać i wygrywać pojedynki. Wiadomo, że chcę zdobyć ten pas, chcę, no w każdej organizacji, jakiej będę się bił, zawsze będę walczył o te najwyższe cele, ale teraz no nie ma co gadać znowu o tym pasie, po prostu chcę wychodzić do walk, niech mi dają kogokolwiek i będę się bił. Tego ci życzę w takim razie w piątek i w każdym kolejnym pojedynku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.